Przyszła kolejna, ostatni z darów Ducha Świętego, które omawiamy od 2 tygodni, dar bojaźni Bożej. Dar bojaźni Bożej jest związany z darem pobożności, bo one dwa mówią nam o tym, jaka jest nasza relacja do Boga. Dar bojaźni Bożej pojawia się w katalogu proroka Izajasza w 11 rozdziale. Ale dar pobożności nie. Został dodany przez ojców Kościoła, przez świętego Augustyna i potem potwierdzony przez świętego Tomasza w średniowieczu. Dar pobożności to stanięcie przed Bogiem i popatrzenie na Boga jako na przyjaciela, jako na kogoś, kto stoi przy mnie i z którym zawsze jestem wygranym. Nic złego nie może mi się stać. Każde moje pójście za natchnieniem Bożym się wypełni. Będzie owocne. To jest jakby jedna strona medalu, dar pobożności. Czyli stanięcie przed Bogiem i popatrzenie na Niego jak na przyjaciela. A drugi z darów, dar bojaźni Bożej, to stanięcie przed Bogiem w perspektywie stoję przed swoim Stwórcą, od którego wszystko zależy, który wszystko rządzi, wszystkim rządzi i którego wola się musi spełnić. To wola Boża w naszym działaniu ma się spełnić. Te dwa dary uzupełniają się. Ponieważ jeśli staniemy przed Bogiem tylko jak przed, nazwijmy to tak trochę trywialnie, przepraszam, dobrym kumplem, to być może dobrego kumpla jesteśmy w stanie przekonać co do naszego pomysłu. Będzie tak lepiej, jak zrobimy po mojemu. Dar bojaźni Bożej przychodzi nam na pomoc, abyśmy popatrzyli na Boga w perspektywie nie tylko przyjaciela, ale kogoś, od którego wszystko zależy, którego wola ma się wypełnić, którego wola jest najdoskonalsza. I my możemy nie mieć pełnego odbioru i pełnego spojrzenia na to, jak dana rzecz wygląda, ale Bóg ma. Dar bojaźni Bożej często mylony jest ze strachem. W darach Ducha Świętego Duch Święty nie przychodzi do nas ze strachem, ale przychodzi do nas z bojaźnią Bożą. Święty Tomasz bardzo prosto pokazuje, w jaki sposób odróżnić dar bojaźni Bożej od strachu. Strach przed Bogiem wynika zawsze z grzechu. Boimy się Boga, ponieważ zgrzeszyliśmy. Syndrom Adama i Ewy, nie? Zgrzeszyliśmy, schowaliśmy się tam w tych krzokach i czekamy, co się wydarzy. Nie? Dar bojaźni Bożej to spojrzenie na Boga w perspektywie jesteś ode mnie większy i Twoja wola ma się wydarzyć. Twoja wola ma się wydarzyć. To dzisiejsze zmaganie, które słyszeliśmy świętego Piotra z Jezusem, dosyć dokładnie pokazuje to, że Piotrowi brakuje daru bojaźni Bożej. Piotr, który rozmawia z Jezusem, brakuje mu, on patrzy tylko na Jezusa jako na przyjaciela. Nie patrzy na Jezusa jako na Boga. Gdybyśmy chcieli ten tekst przetłumaczyć bardzo dosłownie i najnowsze wydanie Biblii Poznańskiej tłumaczy bardzo dosłownie ten fragment, nie na zasadzie czy kochasz mnie, tylko Piotr, Jezus zadaje pytanie Piotrowi, Piotrze, czy mnie kochasz? A Piotr odpowiada Jezusowi, tak Panie, jesteśmy dobrymi znajomymi. Piotrze, czy kochasz mnie? No tak, Panie, no długo ze sobą przebywaliśmy, tak, no znamy się dość dobrze. Piotrze, czy ja jestem tylko Twoim znajomym? I Piotr odpowiada, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Piotrowi brakuje daru bojaźni Bożej. Spojrzenia na Boga w perspektywie jesteś kimś ważniejszym i większym ode mnie. W
Współpracujmy z darami Ducha Świętego, drogie siostry i drodzy bracia, abyśmy z nich w pełni czerpali, aby siedmiorakie dary Ducha Świętego na nas zstępowały, abyśmy czytając Słowo Boże naśladowali Chrystusa, próbowali Go zrozumieć oraz głosić Go swoimi czynami, a także Słowem, abyśmy za Bożymi wskazaniami szli i w końcu, głosząc Chrystusa, patrzyli jako na Boga, jako na naszego przyjaciela, przed którym powinniśmy skłonić głowę, ponieważ jest to przyjaciel, który jest wszechmogący, jest naszym Stwórcą. Niech Duch Święty w uroczystość zesłania Ducha Świętego wstąpi na każdą i każdego z nas i da nam tę moc, abyśmy mogli Chrystusa głosić i Go wyznawać w naszej codzienności. Amen.